Pamiętacie prokuratora z sędzi Anny Marii Wesołowskiej? O tej sprawie w mediach było głośno, został skazany? Program Sędzia Anna Maria Wesołowska od samego początku cieszył się olbrzymią popularnością telewidzów. Wszyscy fani doskonale pamiętają postać sprawiedliwej sędziny oraz towarzyszących jej adwokatów i prokuratorów. Niewiarygodne, co stało się z jednym z nich. Zaledwie 2 lata po emisji sam stanął przed sądem. Pamiętacie prokuratora z programu Sędzia Anna Maria Wesołowska? Artur Eł jest doskonale znany wszystkim wiernym fanom kultowego paradokumentu. Surowy prokurator występował u boku Anny Marii Wesołowskiej od samego początku serii w 2006 roku aż do 2011 roku. Telewidzowie pamiętają go za jego honorowość i nieustępliwość. Nikt nie spodziewał się, że zaledwie 2 lata później ten sam człowiek sam stanie przed sądem. Okazało się, że w ciągu wielu lat swojej pracy zawodowej prawnik dopuścił się licznych nadużyć, a w 2013 roku został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu. Za co dokładnie ukarano bohatera popularnego programu? Za co ukarano prokuratora z sędzi Anny Marii Wesołowskiej? Zaskakujące może być to, za co ukarano gwiazdora hitu, sędzia Anna Maria Wesołowska. Okazało się, że Artur Eł został oskarżony o przyjmowanie wysokich honorariów i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków. Prokurator miał pobierać od klientów wynagrodzenie, a następnie unikać dalszego prowadzenia ich sprawy. Już w czasie zawieszenia przyjął ode mnie sprawę. Zapłaciłem mu prawie 80 tysięcy złotych, a on nic nie zrobił. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że jest zawieszony. Jak się ze mną nie rozliczy, to złożę zawiadomienie do prokuratury, czytamy na łamach faktu, wypowiedź jednego z jego byłych klientów. Sędzia Anna Maria Wesołowska, Artur Eł, pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. W końcu głos zabrał sam prawnik znany z kultowego paradokumentu. W rozmowie z Gazetą Wrocławską wyznał, że nie zgadza się ze słowami byłego klienta i zdradził, że jego wynagrodzenie wcale nie było tak duże, a on sam starał się wywiązać ze swoich obowiązków. Nie dostałem prawie 80 tysięcy złotych, tylko znacznie mniej. W sprawie tego pana robiłem to, co do mnie należało jako do adwokata. Wyrok w sprawie prawnika zapadł jednak dopiero w 2016 roku. Gwiazdor został skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.